Cześć, tutaj Sylwia i Sylwia z Amazing Team. Dzisiaj opowiemy Ci, czym jest makijaż permanentny. A to nie tatuaż? A to to samo? Chyba nie tylko my się zastanawiamy i wiemy, że Was jest więcej, wobec czego postaramy się dzisiaj rozwiać wątpliwości, tudzież potwierdzić, czy to to samo, czy jednak czymś się różni. Czyli honory. Aha, to że już. To, że już i opowiadaj. To, że już. Myślałam, że to jest, wiesz, takie przedstawienie tematu, ale okej. No więc tak, zaczynamy od definicji. Jako doktor kosmetologii kocha definicję, więc trochę... Ale zacznę inaczej. Zacznę inaczej. Proszę bardzo. Bardzo częstym pytaniem, które pojawia się w sieci, szczególnie wśród klientek, jest to, czym jest makijaż permanentny? Co to takiego? Czy jest to zabieg bezpieczny i jak długo będzie się trzymał? Całe życie? Czy tylko rok? I gdzie się osadza? Idąc do artysty pigmentacji, jakiego efektu się spodziewacie? Każdy w sumie innego. Jednemu jest efekt zadowalający, dla jednego jest rok czasu, dla drugiego 5 lat i ciągle to jest mało. Najlepiej pójść raz i żeby było na zawsze. Wtedy to jest? Tatuaż. Ale zacznijmy od początku. Czym jest makijaż permanentny? Czy wiesz? Nie wiem. Oj, wytłumacz. Uwielbia to. Nie oszukujmy no się. No i niestety będzie cała prawda na temat makijażu permanentnego. Wiele, wiele lat temu mówiono, że makijaż permanentny to nie tatuaż. Dzisiaj już troszeczkę inaczej wygląda wiedza na ten temat, a właściwie są pewne różnice, ale czy duże? Otóż z histologicznego punktu widzenia jest to wciąż ten sam proces. Dokładnie. Czyli iniekcja pod... Na skórek pigmentu. Cel zabiegu jest troszeczkę inny. Jaki jest cel pigmentacji, makijażu permanentnego czy mikropigmentacji? Bo właściwie nazwa jest zamienna, czyli w sieci znajdziecie informacje na temat mikropigmentacji, pigmentacji lub potocznie zwanego makijażu permanentnego. Nie nagramy Jaki tego. Jest cel makijażu permanentnego? W stosunku do tatuażu, czy jest jakaś różnica? Skoro proces histologiczny wygląda podobnie, to czym się różni makijaż permanentny od tatuażu? Bo ja nie wiem. Znaczy wiem, ale nie powiem. Ja chcę, żebyś ty to powiedziała. No wiesz, nie chciałabym mieć rysunku na twarzy, makijażu na całe życie, że robię, uwaga, i chodzę całe życie w takim samym makijażu. To chyba nie o to chodzi. To inaczej. A patrzcie, będzie mnie naprowadzać. Makijaż permanentny, jego celem jest upiększanie. No tak. A celem tatuażu? No noszenie obrazków na całe na życie. No na właśnie. Właśnie. Masz tatuaż? To wiadomo, że mam. Mi to nie jeden. I właśnie o to chodzi. Że jak chcę się upiększyć, to nie na całe życie, bo słuchajcie, troszeczkę zmienia się przyciąganie ziemskie działa. I niestety fajnie by było się upiększać tak adekwatnie do wieku. I co jest cudowne w makijażu permanentnym i czym się różni od tatuażu? W końcu znajdźmy wspólny mianownik, to, że makijaż permanentny powinien być zabiegiem odwracalnym. To znaczy, dzisiaj dostosowujemy go do tego typu urody, co mamy i do tego wieku, a jak będzie za 20 lat, możemy go po prostu wymazać i zrobić jeszcze raz. Pamiętajcie, moda się zmienia i makijaż permanentny też się zmienia. Tak, zdecydowanie nie chciałabym mieć makijażu brwi w stylu lat 20. Ani tego sprzed 10 lat. Bo po prostu były całkiem inne techniki pigmentowania. Czyli dochodzimy do wniosków, że makijaż permanentny, jego celem jest upiększenie, a nie wymalowanie. To też jest bardzo chyba istotna różnica między tatuażem a makijażem permanentnym. Tatuaż ma kulturowo zdobić ciało, tworząc pewne rysunki na ciele, niekoniecznie na twarzy, bo jednak makijaż permanentny bardziej przypisuje się twarzy niż do ciała. To prawda, czyli podsumowując, makijaż permanentny ma podkreślić naszą urodę, a nie ją przemalować całkowicie. Co chciałaś powiedzieć, prawda? Super, to mamy to za sobą. To już wiecie, czym się różni makijaż permanentny od tatuażu. I co jest ciekawe, że drogie klientki, bo do Was głównie jest skierowany ten filmik, makijaż permanentny powinien w nienaruszonym stanie być na naszej skórze od roku do 2 lat. Po 2 latach powinno się go poprawić i to jest wspaniałe, bo nasze rysy twarzy się zmieniają
nasze zapotrzebowanie się zmienia, a oczywiście dlaczego się zmienia? Bo w gazetach ciągle pokazują coś nowego. Raz brwi na Angelina Jolie, raz na lata 20, raz laminacja brwi, a inaczej, a później ugłoskane brwi, także musimy nadążyć za modą. Tak, ewidentnie makijaż permanentny podlega trendom. Nie zawsze dobry. A właściwie to miała być definicja makijażu permanentnego, czyli trwałe umieszczenie granulek pigmentu pod naskórkiem. I to tak z histologicznego punktu widzenia. Właściwie to samo co tatuaż, a jednak inne. I widzicie, jak to u Sylwii zawsze skończyło się definicją. Mamy nadzieję, że... Czy jest to zabieg inwazyjny, jeszcze powiemy. O, już tak daleko polecimy? No, bo jest trochę. No, nie ma co ukrywać, że nie jest, chociaż kiedyś, ja pamiętam taki film, który leciał w telewizji polskiej 20 lat temu i pani tam tłumaczyła, że makijaż permanentny to nie jest tatuaż i że pigment umieszcza się w naskórku. Dziś już wiemy, że to nie jest prawda. Wiemy, że to jest nieprawda. To prawda i że ten makijaż niesie ze sobą trwałe zmiany w skórze. To znaczy, jeżeli zrobicie sobie makijaż permanentny i nawet go usuniecie, to nie łudźcie się. Naskórek został i skóra naruszona, więc pod spodem będą już zmiany. O to Ci chodziło? No poniekąd. No to wyjaśnij. Nie chciałam tak przerażać. Bo fajnie, bo generalnie makijaż permanentny to bardzo fajna sprawa. Jakie są jego plusy? Powiem Ci od skrajności do skrajności. Jakie są jego plusy? Może, że nie trzeba się malować. Budzę się rano, wychodzę, ba! W czasie... Teraz, w których jesteśmy, w tej rzeczywistości, ja się nie muszę malować do maseczki. Malujesz się? Nie, no ja się nie maluję. W ogóle się nie maluję. Jestem leniwa. Ja mam makijaż. A właśnie myślałam sobie do tej pory, że w sumie jestem tatuażową dziewicą, ale chyba nie. Nie jestem. Bo makijaż permanentny to też poniekąd tatuaż. A cały czas mówiła, że nie, ona tatuażu nie, no, nie ma, nie ma, nie ma. A tu się okazuje, że jednak ma. Co daje makijaż permanentny? Wygodę. Po pierwsze, nie musimy się malować. Na basenie brwi nam się nie zmyją. A ile razy się zdarzyło, że wchodząc do wody w ciach jednej brewki nie było? No dosyć często. Kolejna rzecz jest taka. I patrzcie, zapomniałam, musisz... A ja nie. No to mówisz. Bo ja to wiem z autopsji. Moje brwi rosną tak nisko, że gdybym je zachowała naturalne, to nie wyglądałoby to zbyt ciekawie. Więc makijaż permanentny, można powiedzieć, uratował mój wizerunek. Znaczy, ja Wam powiem szczerze, po prostu bym miała oczy spaniela, wiecie, takie opadające. Więc możemy makijażem permanentnym leciusieńko skorygować rysy twarzy. Tak. Tak? Możemy skorygować kształt żuchwy, nosa, osadzenie oczu, a nawet wpłynąć na kształt ust. Wiem, że brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. I wierzcie nam na słowo. I to samymi brwiami, moi drodzy, samymi brwiami. A co gdzie dopiero kreski i usta. I jeszcze chciałobyśmy Wam powiedzieć, ale to w kolejnych filmach, że makijaż permanentny to nie tylko ta wiedza estetyczna, jak upiększać, ale jest jeszcze i druga strona, paramedyczna, gdzie zajmujemy się, uwaga, znowu będzie takie ciężkie słowo, normalizacją wyglądu. W sumie staramy się przywrócić to, co zabrała choroba, wypadek, ale to już nie będziemy tak mówili, tak, bo tak będzie zbyt poważnie, nie? Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że Was nie zanudziłyśmy. To są nasze pierwsze filmy, więc łapka w górę. Te trudne słowo znowu nie potrafię. Subskrybuj. Tak. Daj nam subę. Tak to się nazywa, prawda? Nie? Co nam daj? Co mają dać? No widzicie, no widzicie. Widać, kto tutaj po prostu bo my tu ze temat. Świata nauki jesteśmy, a nie z youtuberki. Okej. Okay. To ja chcę sabę, ona subskrypcję. To sobie musisz już wytłumaczyć, nie rozumiem. To później Ci wytłumaczę, no. Ona ma trzy starsze dzieci niż ja. No i się wydało. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Oglądaj kolejne filmy. Pozdrawiamy. Pomachaj Państwu. Magda, pocałuj Pana.